Kto by to pomyślał, że prosto z warsztatu wylądujemy pod wieżą Eiffla. Tu mamy nowe szafki, które wyglądają jak stare. W środku ciekawe, jakby tu przyszła perfekcyjna pani domu. Co by zdecydował, że z tej rozpaczy będzie się wieszał? No powiem tak, jest taniej niż w Biedronce. Naprawa złomka okazała się o wiele bardziej skomplikowana niż to na początku się wydawało. Nie było też potrzebnych części, a to znaczy, że wszystko potrwa nie dzień, nie dwa, może nawet dłużej niż trzy. To oznacza, że nie tylko nie mamy transportu, ale także nie mamy gdzie spać. W tym wielomilionowym mieście znalezienie noclegu dla nas i naszych trzech ogonów było prawie misją niemożliwą. Ale udało się. Znalazłam apartament na Airbnb, który zdecydował się po prostu wziąć nas razem z ogonami. Nie byłam pewna, czy do końca wiedzą, co robią, ale nieważne. Udało się zrobić rezerwację. Kolejnym wyzwaniem okazało się znalezienie taksówki, która zgodzi się zabrać szalonych turystów z trzema psami. W końcu i to nam się udało. Dawaj. Okay. Thank you so much. Thank you for your help. Thank you so much. Dobra. Dobra. Idź tam do przodu. Dobra. Jedziemy. Był problem ze znalezieniem kierowcy, który chce nas zabrać z psami. Thank you so much. $1500 w sumie nie tak dużo. No, całe szczęście, że nas stać. Mamy tyle wspierających. No może nam przybędzie po tym odcinku. Ludzie, wspierajcie kanał. Taki godziny szczytu wieczornego, więc największe korki, a jedziemy na drugi koniec tego wielkiego miasta. Tutaj po drodze minęliśmy McDonalda, KFC. Zobacz, jaki hotel po lewej. Samochody są luksusowe. W ogóle jakbyśmy byli w jakimś innym mieście. Sklepy takie normalne, europejskie. Wow! You sure it's Laho? Yes, sir. Wow! A tutaj jest taki hotel piękny. More beautiful areas like a DHA barrier town. Like Las Vegas. This is like Las Vegas of Pakistan. Yeah.
No i kto by to pomyślał, że prosto z warsztatu wylądujemy pod wieżą Eiffla. Tanie loty były, aż chciałoby się powiedzieć. Tani przejazd taksówką. Taksówka kosztowała nas około 5 funtów i przywiozła nas pod wieżę Eiffla. Tak, ale nie w Paryżu, tylko w Pakistanie. Tak więc trochę żeśmy się uśmiali z tego wszystkiego. Okazuje się, że nasz apartament ma piękny widok na wieżę Eiffla. Tak więc będziemy spać tutaj kilka dni. Za apartament zapłaciliśmy całe $150 za tydzień. Postanowiliśmy zaszaleć i będziemy odpoczywać, bo nie wiemy, jak długo będzie trwała naprawa naszego złomka. Musimy ogarnąć tą wizę, tak więc jest dużo rzeczy do zrobienia, a ja też oczywiście mam parę dobrych odcinków do zmontowania, tak więc przyda mi się parę dni pod dachem ze stałym prądem i w miarę dobrym internetem, bo będąc tutaj w środku miasta mam bardzo dobry zasięg, więc będę mogła szybko wszystko załadować w sieć, żebyście mieli co oglądać. Tak wygląda nasz budynek z zewnątrz. Tam obok buduje się kolejny i tam kolejne i po drugiej stronie, jak widzicie, i po drugiej stronie kolejny się buduje. Niedźwiedź zdecydował, że z tej rozpaczy będzie się wieszał. Kupił sobie sznur. A ja tutaj przy okazji pokażę całe mieszkanie, więc cofnę się troszeczkę. Tutaj jest taki korytarz, którym wchodzi się na taki pokój dzienny, można powiedzieć, i aneks kuchenny. I jak widzicie, gdzie tu jest okno? Proszę bardzo. Zamurowali. Zamurowali okno. Narobali się, ale zamurowali. Za to tutaj po środku ściany mamy liczniki i inne elementy dekoracyjne, na przykład tutaj sterczy taki pręt, nie wiem, kable jakieś? Od klimy. Od klimy? Mm. A, od klimy, rozumiem. Czyli tam być może będzie klima, my jesteśmy pierwszymi lokatorami, wygląda na to, że nie wszystko jeszcze jest skończone, ale zakładam też, że tak może już zostać na wieki wieków. A tutaj kolejny element dekoracyjny mamy, tak ładnie zamontowany, proszę bardzo. Wszystko powinno być super czyste, ale niekoniecznie jest. Po prostu jakby po tej budowie nigdy nie zostało to posprzątane. Ale to nie przeszkadza, żeby już wynajmować, prawda? Tutaj jak widzimy nieoderwana ta niebieska folia, prawda? Tu mamy nowe szafki, które wyglądają jak stare. W środku, o proszę zobaczyć, jakby już tutaj 100 lat ktoś używał. Nie wiem jak oni to robią, ale mają taką umiejętność. A tutaj przejdziemy do sypialni i jak widzicie, paradoksalnie w sypialni jest ogromne okno, wolelibyśmy odwrotnie, ale to możemy Europejczycy. Tutaj mamy kolejny element dekoracyjny, proszę bardzo. Właściciel oczywiście wie, że jesteśmy z psami, trochę był zszokowany, ale nie miał nic przeciwko, bo w końcu jeżeli tutaj stoi w sypialni popielniczka, tak jak w salonie, no to palić można, no to psa nie można. Oczywiście, że można. Rozumiem, że tutaj kolejne kable do klimy, gdzie może kiedyś będzie zamontowana. Tu naprzeciwko mamy kolejny budynek, który się buduje i obok tam dalej też pełno budujących się nowych bloków. Telewizor, który nawet działa. Jakieś tam szafki. Tutaj szafki. A tutaj przechodzimy, proszę, do łazienki i powiem Wam, że to jest łazienka, której nie zapomnę. Nie tylko dlatego, że jest europejski kibelek i papier toaletowy, ale w tej łazience, uwaga, jak widzicie, jest też ogromne okno. Nigdy po prostu nie wpadłabym na to, żeby zrobić takie piękne okno
I sobie tutaj siedząc i robiąc to, co trzeba, można było oglądać wieżę Eiffla. Widzę, że lustro to nawet kiedyś ktoś przetarł jakąś brudną szmatą i widzimy piękne zacieki. A tutaj na przykład piękny ślad silikonu, który zostanie tutaj na wieki wieków. No ale ja nie mogę tak, więc trzeba posprzątać do śnieżkowych standardów, bo chwilę tutaj pomieszkamy. Tak więc nie będziemy w brudzie siedzieć. Piękne, prawda? O, a z tej strony jeszcze lepiej. Ale to nic, pokażę Wam parapet. To już w ogóle bije wszystko po prostu. O. Ciekawe, jakby tu przyszła perfekcyjna pani domu, co by na to powiedziała. Jest jednak jedna rzecz, w której Pakistan wyprzedził Europę. Otóż są to gniazdka. I popatrzcie, są to uniwersalne gniazdka na wszystkie możliwe wtyczki. Tu na przykład mamy wtyczkę angielską i ona pięknie wchodzi. O, no, wchodzi. Drugą ręką może. O, jest. Prawda? I działa. Wychodź. Nie chciałam wejść, teraz nie chcę wyjść. Uwaga. Wtyczka utknęła. Dawaj. No może przechwaliłam, no. Nie, działa, działa. A tylko czasem jedną ręką, lewą ręką to nie bardzo. Proszę bardzo. Europejska wtyczka. Ale ta wchodzi też tutaj. Bez problemu. Australijska, wszystkie rodzaje wtyczek na świecie. Tutaj zaraz obok jest kolejne mieszkanie. Popatrzcie. Tutaj też, jak widzicie, jest salon z aneksem kuchennym bez okna. A tutaj jest sypialnia z takim dużym oknem. Oczywiście jest taki pogłos, bo mieszkanie jest puste. Tutaj jest wielka szafa wnękowa. My mamy taką szafę w korytarzyku. I nieco mniejsza łazienka. I takie mieszkanie, słuchajcie, kosztuje 25 tysięcy dolarów. Nic, tylko przyjechać i kupować w Pakistanie. Jeszcze z ciekawostek regionalnych na uwagę zasługuje materac, który jest naprawdę całkiem przyzwoity, ale uwaga, zobaczcie, on jest po prostu w tym oryginalnym opakowaniu ze sklepu i tak my po prostu śpimy. Widzicie? W tej folii. No, powiem Wam, że śpi się tak, no jak można się domyśleć, no, jak na ceracie.
Ten ich gaz strasznie kopci. Wiecie co? No to my mamy kuchenkę na benzynę i czasem też troszeczkę kopci, ale o, dla porównania, to jest mój garnek, jakby trochę lekko okopcony, ale ja go mogę dotknąć i da się to umyć, nie? I mam w miarę czyste palce. Natomiast to po prostu jest tak okopcony na szczelniczek. Ja spróbuję Wam tu pokazać. Zobaczcie, tutaj normalnie, o, widzicie? To wszystko tu przez te 2-3 dni, tyle tej sadzy, dookoła, każdego garnka, patelni, wszystkiego. W dodatku ten gaz wydaje się być bezcenny, bo jak żeśmy się wprowadzili, to nie było butli gazowej, więc ja zaraz powiedziałam temu właścicielowi, nie, że my potrzebujemy, no jest kuchenka, ale skąd ja mam wziąć gaz? Przecież nie będę butle kupować, prawda? A on mówi, a wy potrzebujecie? No takie głupie pytanie. Ja mówię, tak. Ja mówię, ja gotuję. On mówi, okej, bo jest mikrofalówka, no ale w mikrofalówce ja nie ugotuję, nie, chłopie, no. I mówię do niego, tak, potrzebujemy. No to okej, on zaraz przyniesie. I faktycznie za godzinę przyniósł tą butlę. Ale na drugi dzień ten gaz się skończył. Więc nie wiem, ile gazu było w tej butli. Nowa butla i tam praktycznie na jeden wieczór nam starczyło. No więc napisałam do niego, że skończył się ten gaz i czy mógłby tutaj uzupełnić. A on powiedział, no problem, musicie zapłacić 1000 rupii. No weź. I my zaraz, kurczę, u nas to zaraz ciśnienie szybko podskakuje w takich sytuacjach. I wiecie, 1000 rupii to jest 3 dolary. I to no nie jest dużo, ale nam zawsze chodzi o zasadę, nie? Że wiecie, wynajmujesz mieszkanie i takie rzeczy jak prąd, woda i właśnie gaz, jeżeli masz kuchnię, to wiadomo, że będziesz gotował, prawda? Nie, ty nawet nie musisz, ale ty możesz chcieć, prawda? I ma to być po prostu, co jest dla mnie oczywista oczywistość. No więc musiałam temu młodemu, bo to taki młody chłopak jest, zrobić wykład i wytłumaczyć mu, że to jest po prostu basic i że to w ogóle nie ma dyskutowania na ten temat, że absolutnie nie zapłacimy jednej rupii dodatkowo, i że on musi nam dostarczyć wystarczającą ilość gazu na cały ten nasz pobyt. No. Skuteczny był wykład, bo powiedział tylko okej. I na drugi dzień faktycznie nam tą butlę wymienił. Ale naprawdę to pokazuje też właśnie, że poza tą powierzchownym tym, że każdy jest miły i sympatyczny, to różnie to bywa. No. Jak to się mówi, każdy orze jak może, prawda? Idziemy na spacer. Tutaj żeśmy już trochę rozkminili te uliczki. Popatrzcie, jakie to są piękne domy. No ten akurat nie, bo tu w budowie. Tu budowa. Ale jak widzicie, dalej już wszystko są pobudowane. Ładne szeregówki. Zobaczcie, jaka brama. Wow. No nie? Ogródek. Widać wszystko robione przez ogrodnika. Wysprzątane. Patrzcie, jak wszystko umyte. Pięknie. Ja tutaj spróbuję odejść kawałeczek, żeby pokazać. O. Piękne domy. Tak więc nie tylko brud, smród w tym Pakistanie. A ten dom, zobaczcie. I takich domów tutaj jest mnóstwo. Popatrzcie na te wszystkie zdobienia. No, piękna willa.
i praktycznie cała dzielnica taka jest, a my idziemy tutaj, o, na boisko. Tutaj mamy piękne boisko, boisko do krykieta. Tam kawałeczek dalej są takie wyznaczone właśnie te poletka jakby, ale tam nie będziemy właśnie bawić się z psami, tylko odchodzimy tutaj kawałeczek dalej. Tak więc super, pieski się mogą wyganiać. O, zobaczcie, tutaj akurat dzisiaj pracownik poprawia ten tor do krykieta, tak więc tą całą trawę usuwa, żeby była ścieżka i tam jest kółko. No i całość właśnie ma kształt takiego kwadratu i tutaj po obu stronach są takie małe trybuny, o, dla widzów. Może nam się kiedyś uda zobaczyć, że akurat będą w tym miejscu grali. Popatrzcie tutaj, taki nowoczesny, a tu z tej strony bardziej tradycyjny. Mi się bardzo podobają te takie właśnie tradycyjne, nie? Pięknie dekorowane, ładne mozaiki. Zobaczcie. I to prawdziwa mozaika jest z takich kawałeczków płytek z prawdziwego kamienia. To nie są jakieś glazurowane płytki, tylko po prostu to jest kamień. Różne rodzaje kamienia. Bardzo ładne. I tutaj piękna brama. Zobaczcie. No, te bramy też piękne, piękne. Super. Bardzo ładny dom. Bardzo ładny. A te nowoczesne też niebrzydkie. Super. No, a my tam jesteśmy po prawej, jak widzicie, o, jest wieża, a my tam taki blok po lewej stronie. I jeszcze jeden taki nieodzowny element tych nowych osiedli, barykady. Wszędzie są barykady i drut kolczasty i w niektórych miejscach jest szlaban i tam jest strażnik i można tamtędy wjeżdżać. No a my na skróty przez drut kolczasty. Proszę bardzo. Uwaga. Z Berlina Wschodniego do Zachodniego. No chodź. Hop. Idziemy. No, psy wybiegane, proszę bardzo, my tutaj na pierwszym piętrze. Wow, wszystko mają, popatrzcie, normalnie wielki supermarket, po prostu mający wszystko, AGD, no tak jak u nas, nie? Tak więc bez problemu można sobie wszystko kupić. Popatrzymy sobie z ciekawości, nie, że coś potrzebujemy, ale dlaczego by nie popatrzeć? No, mają odkurzacze, właśnie żeśmy się zastanawiali, czy mają odkurzacze, ale mają, mają. $100? No widzisz. O, wiesz co, my to byśmy musieli sobie kupić, ja chcę taki jakiś mikser. Można by było robić takie soki, takie squashy, jak to się nazywa?
Może byśmy jest angielską wtyczką nawet. No widzisz. No, a niektóre są taką europejską wtyczką. No tak, ale nam to nie przeszkadza. Nam nie przeszkadza, no. Bo ten jest tani za 5000. To może weźmiemy. No to chodź. Pod nie zdajemy, bo są... Niedźwiedź się przymierza do takiego regionalnego ubrania. Taka długa koszula i chyba spodnie. Jesteś wśród woron. Gracz jak wrona, nie? Acia. Acia. Koszt około 10 dolarów. Bardzo ładny materiał, muszę wam powiedzieć. I dobre wykonanie tutaj. Nie, materiał zajebisty. Naprawdę, bardzo przyjemny. Kurwa, 10 dolarów stać nas na to. No ciebie na pewno. A co, ja jestem milioner czy kilogram? No. Czyli koszula nocna. Koszula nocna. Ale musisz ściągnąć tą koszulę spod spodu. Nie, nie muszę. Nie, no to jest cool. No, podwijasz rękawy. Ty. I ma kieszenie. To ma kieszenie, nie? Nie, ja mam kieszenie. Ale to też ma kieszenie. No tu ma, aha, widzisz? O, tu jest kieszenie. No, to jest kieszonkami, tak. O, nie, to ja to biorę. Pójdę wsinął się na plażę, wszyscy spierdolą. Jeszcze się trochę przybrudzę kurzem. I co? Bierzemy coś? Nic, jesteśmy w supermarkecie. W Pakistanie stają. Ale w Pakistanie, taki supermarket bezcenny. Tak, jakąś czekoladę. No i proszę, ceny ciastek 129, czyli to jest 105 nawet, o, jeszcze dla niej. Jest jakieś 30 centów. Digestives, pół dolara. Zobacz, tutaj nawet jakieś ciasteczka po 80, tak więc w sumie są tanie. Są też droższe rzeczy jakieś. No mówię ci, prosimy o azyl w Pakistanie. No, nie, nawet w markecie ceny nie są drogie, naprawdę. Powiem szczerze, że jestem pozytywnie zaskoczona, tak więc jest ok. Wszystko można kupić i nie zrujnować swojego budżetu. No powiem tak, jest taniej niż w Biedronce. Chociaż nie ma śląskiej i wódki. Zobaczcie, jaki jest wybór różnych sosów, dipów, dodatków. Naprawdę, jest to jeden z lepiej wyposażonych supermarketów, nie tylko jakie widzieliśmy po prostu w ogóle w Pakistanie czy w Iranie, też nic nie było. Ciężko było. A tutaj naprawdę jest ogromny wybór. Popatrzcie, ile różnych octów. No, taki market to ja lubię. Naprawdę, bardzo fajnie. I tak jak mówię, przyzwoite ceny. Tutaj mamy, o, soja sos, popatrzcie. Od 1 dolara ceny, bo tutaj, prawda, 1 dolar do 1500, czyli 5 dolarów. Tak więc do wyboru, do koloru. I to, co ja lubię w marketach, to jest to, że masz ceny, nie? To przynajmniej wiesz, ile płacisz za co. Jakiś papier toaletowy 200 kosztuje, czyli niecały, dwie rolki, niecałego dolara. O, nawet pojedyncze są rolki, proszę bardzo, za 45. Kalafiorek za jedyne 100, czyli jakby 30 centów. A marchewka też jest za 100. No, tak więc mniej więcej tak to kosztuje, jeśli chodzi o warzywka. Tam widzę pomidory po 128, ziemniaki po 90. Czyli 30 eurocentów. Ciekawostek. Wszystkie warzywa pakujemy do takich woreczków. Zobaczcie. Dobra, pakujemy. Dawaj, pomidorki. Tak.
po raz kolejny potwierdza się moja teoria, że w markecie nawet jak jest drożej, to jest taniej. My wczoraj za papaję zapłaciliśmy 1000 rupii, a tutaj jest 200 za kilogram. I popatrz, no taka papaja to ma pół kilo, a tą co my kupiliśmy, nie, to pół kilo ma. Najwyżej no miała większa, kilogram. No ale większa. Kilogram, no to byś zapłacił 200, a nie 1000. Widzisz, jak żeśmy przepłacili? Patrzcie, nawet jest karma dla psów. Jest bardzo dużo, duży wybór dla kotów, a dla psów malutko, no ale zawsze coś. I ja wezmę jeden worek, bo już nam się pokończyło, a trzeba mieć tak na wszelki wypadek czasem, jak się nie uda kupić. I to na pewno nie jest najlepsza jakość, ale po prostu lepiej mieć niż nie mieć. O, może ten. Popatrzcie, piłki do krykieta ze skóry i będą fantastyczne dla naszych psów, bo takie tenisowe to one bardzo szybko rozgryzają i po prostu no, zabawa trwa jeden dzień. A taką ze skóry to już raczej ten. No nie są najtańsze, ale nie, nie są drogie, po dolarze, tak więc spoko. I kije. Natomiast kije są już znacznie droższe. Wow. Taki podstawowy 1000 kosztuje, czyli 3 dolary, a ten już na przykład 10 dolarów. Ale spodenki, ale to jest pół spodenek. O jeny, chyba trochę za duże dla ciebie. Mogę przytyć. Jak dla świętego Mikołaja. Quite a few pounds. Ale jaja. Ale tutaj jakiś pasek trzeba chyba będzie, nie? Bo sznurek nie wiem. Kupiłem sznurek. O, sznurek kupiłeś. Czekaj, bo tu się rozbierasz, to nie będę nagrywać. Się ubierz się i zaprezentuj. Wow. No. Pokaż się. No pięknie wyglądasz. Teraz tak będę latał samolotami. Bardzo twarzowa. Pusty samolot będzie. Wygodne w cholerę, mój. A? Z kieszonkami? Ja mi się wcale nie dziwię, że oni wychodzą. No, a jeszcze jak spodnie założysz, to zobaczysz. Ja przypuszczam, że te spodnie to naprawdę. Będzie ci tak wygodnie w takich spodenkach luźnych. Jeśli wam się podoba, zostaw komentarz. Niech się baba cieszy. Ty, ale z tym wieszaniem się to był taki żart. Nie bierz sobie tego na serio. No dla ciebie wieszam się nie będę na pewno. To może. Za cienki sznurek sobie wziąłeś. I've told you already. Dobra, uwaga. Szykujemy instalację. Instalacja też jest. Ale ja bym pociągnęła od klamki drugi sznurek. I gdzie sobie go przyczepisz? No z powrotem tam. Cycki masz dwa, zawsze można do cycka, nie? Ci zaraz palnę po prostu. Nie ma ogrzewania, więc grzejemy kuchenką. Bo musimy wysuszyć pranie. Proszę bardzo. Pan. Pralka Niedźwiedź, nowy model pralki, zawsze niezawodna. Piss off. Zrobiła piękne, wielkie pranie. I będziemy suszyć. Rodziła mnie ciotka, bo matka miała wielkie pranie, you know what I mean? And so fucking do I. No, i jak wam się podoba na salonach? Podoba się? No. To są psy salonowe. One świetnie sobie po prostu na salonach się czują. Tak więc nie ma problemu. A my tak odpoczywamy. Ja tam oczywiście montuję filmy, robię wszystko co się da. Tutaj pięknie, patrzcie, pranie się suszy. Suszymy pranie. Wszędzie. Oh.